Wykorzystując przerwę reprezentacyjną w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, piłkarze Radomiaka Radom pojechali do Lublina na sparing z pierwszoligowym Motorem. W składzie zielonych zabrakło kilku podstawowych zawodników. W Lublinie nie zagrali Mateusz Cichocki, Dawid Abramowicz, Christos Donis, Roberto Alves, Lisandro Semedo i Pedro Enrique. Z urazem mecz zakończył z kolei Leandro Rossi. Motor objął prowadzenie w 30 minucie po golu Rafała Króla z rzutu karnego. Również z 11 metrów padła bramka na 2-0 autorstwa Dawida Kasprzyka w 58 minucie. Mimo przewagi optycznej Radomiak nie był w stanie trafić do siatki i przegrał z Motorem 0-2. Do ligowej rywalizacji podopieczni Konstantina Gylki wrócą w niedzielę 22 października, kiedy to podejmą u siebie Koronę Kielce. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 12:30.